Drugi dzień zmagań 1/8 finału Pucharu Polski rozpoczęliśmy w Krakowie między drugoligową Garbarnią a ekstraklasowym liderem Lechem Poznań. Kolejorz zwyciężył to spotkanie już praktycznie w pierwszej odsłonie, strzelając w niej 3 bramki w naprawdę krótkim odstępie czasowym oraz grając bardzo dobrze pressingiem. Co warte podkreślenia, trener Skorża wykreował pewną praktycznie żelazną 11, której trzyma się co praktycznie każdy mecz pucharowy. I co najważniejsze, gra ona w sposób pozytywnie powtarzalny, bo po raz kolejny Lechici wygrali pewnie do zera oraz poszczególni zawodnicy KKS-u zaprezentowali się na równym poziomie. Kolejny dobry występ Ramireza, który momentami dziś w bardzo prosty sposób mijał co po niektórych zawodników Garbarni z piłką. Ponadto po raz kolejny bardzo dobrze rozdawał piły oraz brał udział przy bodajże 2 golach Lechitów. Natomiast samymi strzelcami bramek dzisiaj byli Marchwiński, Sobiech, Czerwiński oraz Murawski. Ponadto Kwekwe dzisiaj dobre zawody w pierwszej odsłonie, bo popisał się naprawdę groźnym uderzeniem w poprzeczkę z dystansu. Do spółki z Pereiro, który naprawdę dobrze radził dzisiaj sobie z jednym z zawodników Garbarni, Feliksem, w sposób bardzo niebanalny rozpoczynał akcje ofensywne prawą stroną. Ponadto, jak w każdym praktycznie meczu pucharowym w tym sezonie Lecha Poznań, w drugiej połowie na boisku pojawili się młodzi zawodnicy Akademii. Kozubal, Borowski oraz Pacławski. I Lech koniec końców całkiem pewnie przechodzi tą drabinkę pucharową jak do tej pory. Na pewno nie była ona jak dotąd jakoś ultra trudna, ale nawet ta edycja pucharu pokazuje, że mieliśmy już kilka sensacji. Więc ostatecznie gratulacje dla poznaniaków za znalezienie się w 1/4 finału. A jeśli chodzi o Garbarnię, to uważam, że chyba trochę zbyt łatwo dali sobie strzelić te 3 bramki w pierwszej odsłonie tego spotkania, które praktycznie całkowicie zabiły nam ten mecz, bo w drugiej już nawet czysto statystycznie zagrali znacznie lepiej niż w tej pierwszej, stwarzając w niej sobie jakiekolwiek sytuacje strzeleckie. No ale też warto pamiętać, że w tej drugiej odsłonie mogło grać im się nieco łatwiej ze względu na zmiany, jakie wprowadził kolejorz. No ale też nie można dzisiaj zbytnio ganić zespołu z Krakowa za to spotkanie, bo trzeba pamiętać, przeciwko komu dzisiaj grali, czyli z zespołem, który bardzo realnie w tym sezonie celuje w podwójną koronę. Dziś krakowianie przegrali, jednak życzę im powodzenia w rozgrywkach e-winner drugiej ligi, a Lech Poznań dołącza do grona zespołów 1/4 finału Pucharu Polski, czyli Olimpii Grudziądz oraz Górnika Łęczna. Zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 4000 widzów. Zapraszam na Instagrama Tradaj, ponieważ część z Was mnie tam ostatnio zaobserwowała, oraz zapraszam na Facebooka Tradaj, ponieważ publikuję tam inne treści związane z Ekstraklasą, które nie są jakby materiałem na osobne filmy. I dzięki za uwagę, widzimy się jeszcze dzisiaj po kilku meczach. Nie dam rady omówić wszystkich, ale wydaje mi się, że większość na pewno. Cześć!